Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Mamy oczywiście nagrodę ulepszoną za Ligę 4. No i zobaczymy, czy wpadnie nam coś ciekawego. Oczywiście wybieramy sobie opcję drugą, czyli 4 niewymienne paczki. No i zobaczymy, czy poleci jakaś ciekawa karta specjalna. Ok, możemy przejść do sklepu i otworzymy sobie te paczki, no i zobaczmy, czy poleci jeszcze jakaś ciekawa karta specjalna. Na początku może niech to będzie złota paczka piłkarzy Prime, 12 złotych zawodników, 6 rzadkich, no i zobaczmy, co tutaj się będzie kryło. No i mamy kartę urodzinową, będzie to piłkarz z Brazylii, środkowy napastnik, jest to Roberto Firmino, czyli będzie to duplikat. O, mamy też jakąś specjalną animację związaną z kartami urodzinowymi, możemy sobie nawet to zobaczyć. Ciekawa animacja, chociaż będą się go chyba skwikselować, bo niestety jest to niewymienny duplikat, nie chce mi się teraz na szybko robić jakiegoś SBC. Ale jak możecie zauważyć, mamy jeszcze Kogierelle w wersji Kapitana Food. Mamy też jeszcze Velez, Hermoso. No więc wyślimy sobie te karty do klubu, no zobaczmy, chyba Firmino jest niewymienny, więc tutaj sobie tego skwikselujemy. Ewentualnie będę mógł go sobie odzyskać później w aplikacji, bo też zobaczę, czy będzie mi on potrzebny, no bo teraz z tych paczek leci naprawdę bardzo dużo kart specjalnych, ale okej, przechodzimy do mega paczki rzadkich kart. No i zobaczymy, czy tutaj też pojawi się coś ciekawego. No i mamy kartę z drużyny sezonu, zawodnik z Włoch, napastnik i to będzie Immobile. I chyba tego zawodnika nie posiadam raczej, więc bardzo dobrze, będzie to kolejna karta do kolekcji, no albo ewentualnie przyda się do jakiegoś SBC. Okej, zobaczymy, czy jeszcze coś to jest. Mamy Volandes, Lemar. Okej, jeszcze jest myśliwy oraz cień. No i w duplikacie jeszcze jest Lundberg w wersji Kapitanowie Hero. No może zobaczmy sobie jeszcze tego Immobile, bo nawet jestem ciekawy, jak on ma gwiazdki sztucznego lotu przy nogi. Okej, 4/5 gwiazdki, więc nawet okej. Wyślimy go sobie do klubu, no i mamy jeszcze duplikaty, pewnie będzie on niewymienny. No niestety jest to niewymienny duplikat, więc muszę go skwikselować. Ciekawe, że dwie paczki i mieliśmy chyba aż 4 karty specjalne. No ale okej, przechodzimy teraz do kolejnej złotej paczki piłkarzy Prime. No i zobaczymy, czy tutaj też pojawi się jakaś karta specjalna. Tak jest, mamy Totsa. No i to będzie chyba Fofana i raczej nie jest on duplikatem, bo chyba ostatnio go przepalałem w jakimś SBC. No więc na razie bardzo dobre trafy, kolejna paczka, kolejna karta specjalna. I zobaczmy, czy jeszcze coś będzie tutaj. Niestety nie ma żadnej innej karty specjalnej. Mamy tutaj Lermę jako duplikat, więc jego sobie skwikselujemy. No i zostałam do otworzenia ostatnia mega paczka rzadkich kart. No i zobaczmy, czy tutaj również pojawi się jakaś karta specjalna. I tak jest, mamy Totsa, jest to zawodnik z Serbii, napastnik i to będzie Vlahović. I to jest chyba duplikat, ale na szczęście jest ostatnia paczka, więc będę mógł go sobie zostawić i ewentualnie później go sobie przepalę w jakimś SBC. No ale też bardzo fajny traf, bardzo wysoko oceniona karta. Ok, jeszcze jest DH, jest Morata, Richarlison, już wersja przetransferowana. Znowu mamy myśliwego, jest też kotwica. No i mamy dwa duplikaty, jeśli chodzi tutaj o Totsy. Jest Vlahović oraz Tavernier oraz Fabian, więc naprawdę bardzo fajne karty, więc będę mógł sobie ich przepalić w jakimś SBC. Ale to już raczej poza odcinkiem sobie poszukam jakieś SBC, gdzie będę mógł przepalić te karty. Ok, te sektorówki mogę sobie skwikselować. A te karty sobie zachowam i później przepalę je w jakimś SBC. Jeśli chodzi o mój skład, to wygląda on następująco, chociaż chyba raczej nie zmienił się od ostatniego odcinka. Ok, możemy jeszcze przedłużyć kontrakt z Neuerem. Ale wygląda on następująco. No i w meczu gra formacją 4-1-2-1-2. Na SPD gra Gravenberg, w pomocy Davis oraz Marcelo. Na SPO Neymar, no i na napadzie Salah oraz Mane. Też jak widzicie, ławka rezerwowych wygląda bardzo ciekawie. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.